Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Witamy. W dzień gorącego lata, kolejny upalny dzień. Topimy się. Okropnie. Jak skwarki. Ale tutaj mamy coś nowego w naszym gospodarstwie. Zakupiliśmy dwie papugi, to są rozelle i to jest parka, samiec ze samiczką. Mamy tutaj od razu budkę lęgową dla nich, no i tutaj zobaczymy, czy one u nas przystosują się do tej budki, czy będą chciały złożyć jajka. One są już w okresie lęgowym. Dobra, puszczamy je. Tutaj już są nimfy. Jest Aleksandretta. I tutaj żeśmy przymocowały budkę dla tych. Delikatnie daj im, żeby one same wyleciały. One wyjdą. O, jedna już poszła. No i ty też. No wychodź. Tak delikatnie, ona musi wyjść sama. To wtedy mniejszy stres przeżyje. Gorąco jej jest. I już. Przyjechaliśmy tutaj na pole ukopać sobie kartofli. Mieliśmy przyjechać dopiero wieczorem, ale się błysło. Ale jest taka paruwa, taka duchota. Dzisiaj od rana smaży niemiłosiernie. Nie idzie wytrzymać, z człowieka się leje. I tu zaczęło się zmieniać niebo. Tam od Niemca już ciemnieje. Taka dziwna poświata. I przyznam, że czegoś takiego jeszcze nie widziałam. O, tutaj po środku na tym drzewie taka dziwna chmura schodzi, błyska okropnie. No, może zdążymy ukopać. Zrywa się okropny wiatr. Tak jakby szła jakaś wichura, jakieś tornado. Wszystkie liście lecą. Oj, zobaczcie, co się dzieje. Niebo też się zmienia. Jest takie dziwne, różowe, szare, siwe, ciemne. Te chmury no nie zwiastują nic dobrego. Jeżeli nie pójdzie bokiem, to tu może być nieciekawie. Burza przeszła. Poszła bokiem, jedna poszła w tamtą stronę na Szczecin, druga w przeciwną. No i tak obyło się tutaj w sumie łagodnie. Powiało, zdawało się, że będzie grubo, ale efekt był taki, że popadało w sumie chyba ze 2-3 litry na sąsiedniej wiosce, spadło tych litrów 5. No ale z tego co już wiemy, to w Szczecinie tam ostro dawało. No i tutaj cały czas przychodzą alerty, że mogą być kolejne ciężkie burze, wichury z porywami wiatru do 120 km, ulewy silne, no i trąby. I tak teraz znowu zaczęło smażyć, zaczęło piec, jest duszno, parno, także no to chyba jeszcze nie jest koniec. Człowiek ma nadzieję, że jednak obejdzie się to gdzieś łagodnie, pójdzie to bokami.
Podlewam tutaj, tak jak widzicie, po ziemi, nie leję po krzakach, jest zbyt gorąco, co prawda jest już wieczór, godziny takie późno popołudniowe, ale mimo wszystko te rośliny są bardzo nagrzane. One przy takiej temperaturze, przy takiej duchocie, jak jest dzisiaj, to dopiero nabiorą taką odpowiednią temperaturę, żeby można było je gdzieś tam polać po liściach około godziny 22-23, tym bardziej, że i noce są gorące, więc tutaj tylko dosłownie po ziemi, tak żeby nie było kontaktu liścia z wodą, żeby nie doszło tutaj do poparzenia. No i na to trzeba uwagę bardzo zwracać, bo można tym roślinom zaszkodzić. Ale słodziutki. Pomidory tutaj koło domu już mi bardzo ładnie dojrzewają i najsmaczniejsze są takie prosto z krzaka zerwane, wytarte o spodnie, o bluzkę bądź w dłonie. Zawsze kiedyś, jak pamiętam, byłam jeszcze mała, to zbierało się takie owoce, warzywa prosto z krzaka albo wyrywało się z ziemi, wytarło się tylko gdzieś tam o spodnie, o fartuszek i zjadało się. Nikt tam nie mył, bo to był najlepszy smak. I tutaj ktoś, kto nie próbował takich owoców, takich warzyw, to nawet nie będzie znał smaku, jak to smakuje, takie właśnie prosto z pola. Dzisiaj jest taka duża nagonka na sterylność, na mycie tych warzyw. No oczywiście, jeżeli są one kupione ze sklepu, to wiadomo, że trzeba to umyć, bo nie wiadomo, co one zawierają w sobie, na sobie. I w ogóle, ale jeżeli to są takie nasze warzywa, z naszych działek, wiemy, co żeśmy pod nie dali, co żeśmy stosowali, to śmiało można jeść prosto z ziemi. Powinno się jeść. Tam jest też flora bakteryjna, która uodparnia nas od środka. I tutaj teraz wiem, że będą osoby, które powiedzą, to jest niedopuszczalne, bo to jest złe. No i tak jest właśnie tutaj. Też z tymi warzywami, owocami nie zrozumie tego, co czuję ja, czy mi podobni, skoro nie zaznali tego, co zaznałam ja, czy część z Was za naszych dziecinnych lat. Pyszne, prosto z krzaka, nie myty. Te pomidorki po tej stronie też mi już tutaj dojrzewają. Tu dojrzewa jeden, tam dojrzewają trzy. I teraz, jak są takie wielgaśne upały, takie duchoty, bardzo dobrze jest pomidory spryskiwać aspiryną. I tutaj wszystko w zależności od tego, jakie są warunki, bo ogólnie stosuje się jedną tabletkę. Ja tutaj też nie zwracam uwagi, czy to jest 500 mg, czy 325 na 5 litrów wody, tak zapobiegawczo, ale jak są takie upały, to można jedną tabletkę na litr wody. I ja też tak właśnie robię. Te moje bidulki opryskałam tutaj jakieś 3 dni temu aspiryną i co ile, no jeżeli te upały się utrzymują, to tak co 7-8 dni można ten oprysk powtórzyć, jeżeli temperatura spada i jest umiarkowanie dobra dla tych roślin, no to wystarczy raz, maksymalnie 2 razy je opryskać i one będą bardzo ładnie walczyły z tymi upałami, nie będą tak klapały. Do tego bardzo dobre jest teraz właśnie kola z piwem. Tutaj często mnie pytacie, bo w tamtym roku stosowałam to, co teraz. Wszystko, co stosuję, dostosowuję do warunków atmosferycznych danego roku. I jeżeli
teraz są takie upały, bo są, możecie śmiało rozrobić. Tutaj podaję proporcje takie, ale możecie sobie to zmniejszyć. Litr piwa byle jakiego, litr coli też byle jakiej, rozgazować, to musi być rozgazowane. I do tego dodać 10 litrów wody i podlewać tym ogórki, podlewać tym pomidory, nawet paprykę. Ona będzie bardzo ładnie znosiła te upały. Przeważnie jak jest temperatura tych 50 stopni w słońcu, to te nasze rośliny klapią. No na pewno to też zauważyliście u siebie, że te ogórki takie mają te liście klapnięte wiecznie, takie słabiutkie są. To samo z pomidorami czy z papryką. Kola z piwem, one właśnie w połączeniu z wodą, takie dokarmienie sprawi, że one nie będą klapać. One będą takie sztywne i jędrne. Także teraz w czasie tych upałów też to możecie zastosować. Dobrze się to nawet sprawdza pod kwiaty typu pelargonia, begonia. Wzmacnia to też te nasze kwiaty na te upały, bo wiadomo, że mimo że pelargonia jest kwiatem afrykańskim, no to kurczę, takich upałów to nawet ona nie potrafi niejednokrotnie znieść. One wtedy, pelargonie, często jest zapytanie, dlaczego pelargonia ograniczyła kwitnienie. Ona może ograniczyć kwitnienie z bardzo wysokiej temperatury, jeżeli ona jest w otwartym stopniu 1, 2, 3, 5 dni po 50 stopni z góry, ona może ograniczyć kwitnienie. Jeżeli są długotrwałe deszcze, też ograniczy kwitnienie na 100%, bo pelargonia nie lubi z kolei też takiej przekrotnej pogody, nie lubi, ona lubi wilgoć, bardzo lubi wilgoć, lubi mokro, ale nie lubi mokra z góry na liściach, wtedy ogranicza kwitnienie i jest marniejsza, także no tutaj dobrze jest też tą kolą z piwem te nasze pelargońki podlać, co ja też czynię. A na końcu ogrodu są pomidory, te, które były spisane na straty. Wyglądają one bardzo ładnie, wzięły się tutaj do życia. Też była zastosowana zupa pod korzeń i do oprysku. No i tutaj ja cały czas opryskuję je naprzemiennie, co kilka dni. Pogoda jest dynamiczna. Bardzo w tym roku zmienna. Upały, chłody, zimne noce, deszcze, otwarte słońce i te rośliny nie wytrzymują tego. Także co 4-5 dni tutaj opryskuję naprzemiennie drożdże z cukrem i miodem, oprysk z czosnku, oprysk z humusu i tak na przemian, raz tym, raz tym, raz tym. Ważna jest, bo też dostaję dużo SMS-ów od Was, że coś się dzieje na pomidorach. Pierwsze moje pytanie, czym żeście pryskali ostatni raz? Jeszcze niczym. To jest za późno. Musimy opryskiwać systematycznie to, co ja cały czas powtarzam, już od momentu rozpikowania je do doniczek. I oprysk co tydzień. Jeżeli nic się nie dzieje, co 7-10 dni, ale tak jak one są narażone tutaj na takie warunki, no to trzeba tutaj już bardzo dużej systematyki i takiej rzetelności w tym, co tutaj robimy. I teraz co jeszcze najważniejsze? Najważniejsze jest dokarmianie tych pomidorów potasem, fosforem, nie azotem. Azot stosuje się do momentu kwitnienia, jak pomidory zaczną już kwitnąć i wytwarzać owoce, pierwsze owoce, przerywamy tak jakby nawożenie azotowe, bo azot pędzi nam w liście, pędzi nam na wysokość, w krzak. A teraz, jak one już produkują owoce, potrzebują fosforu i potasu, magnezu, to musimy im dostarczać gnojówka ze skrzypu, gnojówka z żywokostu, gnojówka ze szpinaku, skorupki z jajek sproszkowane, namoczone we wodzie, żeby one troszeczkę oddały tego wapnia, bądź popiół. Popiół, który jest kopalnią tychże mikroelementów właśnie dla naszych tych tutaj pomidorów. I takim popiołem można i do korzenia, i do listnie opryskiwać, bo to, co ja też często powtarzam, dokarmianie doglebowe
dokarmianiem doglebowym, ale dolistne dolistnym. One również potrzebują jeść liściami. Pomidory są żarłokami i tutaj to trzeba wiedzieć. Dlaczego one też teraz tak bardzo łapią nam choroby? To samo tyczy się ogórków tutaj. Nie będę robić osobnego odcinka o ogórkach, bo zasady są te same w ogórkach, co w pomidorach. Systematyka, rzetelność. Przede wszystkim ogórki zaczynają łapać żółte plamki, mają mączniaka. Z czego to się bierze? To się bierze z tego, że mamy warunki atmosferyczne bardzo zmienne, dynamiczne. Jeden dzień jest wręcz tropikalny klimat, gdzie jest dużo wilgoci, parno. Ogórek tego nie lubi. I jeżeli później na drugi dzień już jest chłodno, noc do tego jest też chłodna, jeszcze w międzyczasie popada deszcz, niestety mączniak tylko na to czeka. I ten mączniak wejdzie. Tutaj też trzeba ogromnej systematyki, nawet teraz w takich warunkach pogodowych, co 3 dni. Czosnek, drożdże, humus, emy, pryskać, pryskać i jeszcze raz pryskać. Do tego ważna jest wentylacja tutaj liści krzaka, właściwie pomidora, bo jeżeli tutaj pada, mamy warunki tropikalne, duża wilgotność powietrza, ten krzak nie wysycha tak jak należy, długo utrzymuje się na nim wilgoć, jeżeli on jest taki obsiadły w te liście, bujny, więc tam jest bardzo dobre siedlisko, bardzo dobra baza dla wszelkiego rodzaju chorób grzybowych i te pomidory będą szybko łapały różnego rodzaju choroby grzybowe, bakteryjne czy nawet wirusowe. I ważne jest obrywanie liści, przerywanie tych liści, zmniejszanie tego zagęszczenia, żeby te krzaki szybko przesychały, żeby one miały wentylację bardzo szybką. Wtedy choroby grzybowe nie będą takie uciążliwe, straszne. Zobaczcie, jak ja się tutaj gustownie ubrałam. Tu na biało i czarne buty. Pasuje to, tak jakby to mój dziadek powiedział, jak świni homonto. No ale na pole najlepsze są właśnie takie buty wygodne, typu jakiś Adidas czy tenisówka, a nie drewniaki. No tak o sobie iść gdzieś tam, coś tam obejrzeć czy zerwać, to mogę w drewniakach, ale do takiej pracy no to już troszeczkę nie bardzo. No i tak gustownie dzisiaj to u mnie kiepsko jest, jeżeli idzie o gustowną stronę. Tutaj w kolejnym odcinku opowiem właśnie o selerze i porze, jakie zabiegi wykonywać, jakie teraz dokarmiać, aby były ładne, żeby por przede wszystkim nie miał rdzy, bo w ostatnich latach, w tamtym roku i w tym roku już dostaję dużo sygnałów odnośnie rdzy. Niestety klimat nas tutaj nie rozpieszcza, jeżeli idzie o aurę zwłaszcza. No ale tutaj też nie ma co narzekać, bo zewsząd słyszę głosy: ojejuś, jak gorąco, ojejuś, jak parno, oj, bo się klimat zmienia, bo to, bo tamto. Nie ma co jęczeć, poniekąd jesteśmy sami sobie temu wszystkiemu winni i dzisiaj przychodzi ulewa, przyszły takie lata, można powiedzieć, monsunowe, bo to inaczej już nazwać nie można. No i mamy to, co mamy. Później ktoś płacze, bo zalało miasto, bo są podtopienia, bo są zalania. U mnie też ogród był zalany, ale zobaczcie, jaka to jest głupota ludzka. Od kiedy ja sięgnę pamięcią, jak byłam dzieckiem, na wsiach były szpalery drzew po obydwu stronach, przy każdym domu były drzewa, był trawnik, był ogród, to samo było w miastach. Ja pamiętam Kostrzyn z lat dzieciństwa. Wszędzie był piasek, były trawy, były drzewa, były krzaki, były jakieś klomby. Potem niestety grupa wszechstronnie wiedzących osób doszła do wniosku, że to jest brzydkie, że to jest nieładne. Liście lecą, zaśmiecają parki, zaśmiecają ulice miejskie. Na wsiach zaczęły również przeszkadzać szpalery drzew, bo trzeba spełnić normy, trzeba
ulice poszerzyć, trzeba te drzewa wyeliminować. W miastach zaczęto wszystkie chodniki, wszystkie skwerki, wszystkie place zaczęto betonować, ustawiać betonowe ławeczki, ustawiać betonowe kosze, bo to jest piękne, bo to jest modne. Nie ma liści, trzeba iść nowocześnie, nowoczesny betonowy świat. Tak jak już Żeromski pisał o szklanych domach, to jest ułuda. I co z tego? Dzisiaj przychodzą lata tropikalne, mamy temperatury, jakie mamy i co się dzieje? Przychodzi taki ulewny deszcz. Jak ma nie być podtopienia w Szczecinie, w Kostrzynie, w Gorzowie czy w innym mieście, jak ta woda nie ma gdzie wsiąknąć? Dlaczego takich podtopień nie ma na wsiach? Owszem, jest, bo u mnie ogród też był zalany, ale ta woda wsiąka, bo są trawniki, są pola, są lasy, są drzewa. A w mieście gdzie to ma wsiąknąć? Jak jest wszystko dookoła wybetonowane, spada 100 litrów na metr kwadratowy, to jest raptem tyle wody. To jest po kolana wody. No i niestety muszą być podtopienia, muszą być zalania. No niestety, to jest cena za czyjś pomysł, za pomysł grupy ludzi i samych mieszkańców, bo niestety tutaj musicie przyznać rację, że wielu z Was również przeszkadzały drzewa, przeszkadzały lipy, bo trzeba iść w beton. Dzisiejsze budownictwo to już w ogóle jest świat betonu i tyle. Później niestety, jeżeli przychodzi 50 stopni w słońcu, to się nagrzewa, beton nagrzewa, potem oddaje, nie ma tej wentylacji, nie ma cyrkulacji powietrza, jest po prostu, dusimy się. My się gotujemy z upału, z nadmiaru temperatury. A jeżeli są drzewa, jest cień, jest produkowanie większej ilości tlenu, jest cyrkulacja powietrza i nawet samochód postawcie sobie w słońcu przy betonie, pod betonem, a postawcie go pod drzewem. No tutaj chyba już nie ma co mówić, nawet usiąść na ławce. Także sami doprowadziliśmy do tego, co się dzieje i dzisiaj ja słyszę, że coraz więcej miast kuje betony, trawnikami zasiewa, są wprowadzane nasadzenia drzew. Tu najpierw poszły miliardy na karczowanie i wybetonowanie, a teraz pójdą miliardy na powrót do tego, co kiedyś było. I jest wielkie wow, brawo, bo burmistrz tego miasta, tego czy tego idzie w naturę, idzie w to. Brawo dla niego, poklask. Ja gorszej głupoty nie widziałam. Po co było niszczyć to, co sprawdzało się starszym pokoleniom, naszym poprzednikom. Jednak często się kiedyś słyszało, co oni tam wiedzą. To już jest przeszłość, to jest zabytek. Musimy iść w nowoczesność. A jednak dzisiaj trzeba przyznać, mieli rację, to my jesteśmy idiotami. Ja mam tylko nadzieję, że w końcu coś się zmieni, że pójdzie się po rozum do głowy i zacznie się szanować to, co było kiedyś. Wszyscy żeśmy wzrastali w tym, co dzisiaj się zabiło. Kto do tego dopuścił? Kto na to pozwolił? No my. A jak żeśmy na to pozwolili, no to nie ma co teraz narzekać, nie ma co płakać, tylko trzeba po prostu przyjąć to na klatę i próbować coś zmienić. Jeszcze nie jest za późno, tylko świadomość w nas musi się odrodzić. I wiecie, co mnie najgorzej wkurza, jak ja słyszę słowo eko? To ja jestem dosłownie ugotowana. Eko? Co to jest tak naprawdę eko? Natura, natura. Dzisiaj jest bardzo modne słowo jestem eko, tu mam eko, to jest eko. To jest natura. Kiedyś taki termin obowiązywał. Po co to zmieniać? Po co w ogóle zmieniać to, co funkcjonowało dobrze? No tutaj trzeba się nad tym wszystkim zastanowić, przewartościować to, bo niestety do niczego dobrego to nie prowadzi, tak jak już widzimy. I szkoda nawet gadać. Biorę się za robotę, a z Wami, kochani, no cóż, no życzę Wam radości, uśmiechu, niepoddawania się i walczenia o to, bo uwierzcie, jeszcze można bieg tych takich pędzących, złych wydarzeń zatrzymać. I tutaj naprawdę trzeba zrobić wszystko, aby to zatrzymać, aby nie dopuścić, bo to do niczego dobrego tak
naprawdę nie prowadzi. Zacznijmy iść w tym kierunku, w którym szli nasi dziadkowie czy wasi rodzice, bo to było dobre, a nie dzisiaj jakieś nowe widzimisię, które do niczego nie prowadzi. Do następnego.